Okej, okay, moi drodzy, witam was znowuż po przerwie i powiem wam tak. Ten odcinek dokończę nagrywanie frapsidłem. Znowu. Już cholera jasna, nie wiem co ja tu zrobię z tym programem, żeby był dobry. Żeby, krótko mówiąc, nie wkurzał mnie, co nie? Mam nadzieję, że jakoś to wytrzymam ten... Z tym frapsem, a jak coś, to nie wiem co będzie. Będzie tylko jeden materiał nagrywany, nie wiem, na jakiś czas, albo... Bo bym wolał, powiem wam, nagrać z kilka materiałów na jakiś czas, co nie? A nie nagrywać na przykład jeden materiał na dzień i go później renderować. I wiecie jak to wygląda, kurde. Powiem wam, że mi się trochę nie chce nagrywać frapsidłem, bo jak wiecie, dużo zajmuje znowu ten plik, co nie? AVI. Dobrze mówię? AVI, tak? W ogóle, co nie? Ten kosztu zajmuje tyle i tyle. No dobra, okej. Porozmawiajmy na temat jeszcze tego... Tej tris, co nie? Znaczy, na temat tego, co on tu zaczął, jakiś nietoperzach. Nic złego. Ale zrobisz. Tacy jak ty prędzej czy później zawsze sprawiają problemy. A to miasto jest pod moją opieką. Jesteś pewny? Moją i wiecznego. No dobra, okej. Nie mogę ci nic zrobić. Co, jesteś pewny? Kurde? A wtedy zostaniesz poddany procedur. Do zobaczenia. Spadaj! Śmieciu. Co nie? A jak? No spadaj, spadaj. Kurde, ale coś mi tu buguje się ta gra. No czy zacina się, co nie? Jak widzicie już. Po raz kolejny raz przy dialogach. Dziwne. No ale dobra. Jakoś wytrzymam to. No dobra. Już cholera. No bez przesady już. O Jezu. No co jest? Masz jakiś problem? Gra mi się zacięła. What the fuck? Serio? No dobra. Kamień runiczny czegoś tam. O, mogę wbić nawet do domu. Fajnie. Dobra, znajdź złodzieja na rynku głównym i podążaj za nim. Co? Znajdź złodzieja na rynku głównym. Trochę dziwne. No dobra, nie zacinaj się. Cholero ty. Ja pierdzielę. Koniec lagowania, no. No, cholera! Co kilka sekund będzie? O Jezu. Denerwuję już się, powiem wam szczerze. Koniec, koniec lagowania. No, bardzo dobrze. Okej, co my tu mamy w ogóle? No, kurde! Już koniec? Mam nadzieję. Tu nic ciekawego, powiem wam, nie ma. No kurde! Ale się można wkurzyć, powiem wam, w tej chwili. Serio. Tu jeszcze jedne schody są. Skubana ma ponad... dwa piętra. Skubana dużo, powiem wam, ma tych pięter, co nie? Tutaj dwa piętra i parter. No proszę, proszę. Bardzo dobrze, co nie? Powiem wam szczerze. O, tu jakiś klucz jest. Chyba. Widzę. Ale do czego, to nie wiem jeszcze. A nie, to jest coś takiego... O, róża pamięci. Proszę, proszę. Jakieś zadanie będę miał pewnie. Całkiem uschła. No, trochę. Niestety. No dobra, koniec już mulenia się, proszę, kurde.
No bez przesady, no kurde, co kilka sekund będzie. No co tu zrobić, moi drodzy, pomyślmy. Usunąć grę, co nie? Nie, żartuję, moi drodzy, nie będę usuwał. Jakoś trzeba będzie przeboleć te ścinki na kilka sekund, niestety. Jakoś trzeba będzie przeboleć to, kurczę, przy takiej fajnej grze, co nie? No ale co zrobić, kurczę. Nic się nie zrobi, niestety. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale co ja zrobię? Co ja poradzę na takie coś? Nie wiem. Nie wiem. Kurde. Czekajcie, tam jest wyjście. Kurde. 5 godzin później. No proszę, bez przesady już. Dobra, może ja stąd wyjdę, może nie będzie już tak mulić. No, fajnie. Mówiłem, a znowu to samo się dzieje, co nie? Dobra. Okej, co tu się dzieje? W ogóle na tym targu. Wczytywanie, dobra, niech się wczytuje. Nowigrad. Rynek. Najmocniej przepraszam. Ciągnij dziada po bruku. Zgrabi mnie! Łapać złodzieja! Gdzie ten złodziej jest? Ejo! Ejo! Gdzie on jest, skubaniec? Skurczybyk uciekł już. Ej no, bez przesady już. Tam jest. Nie, tutaj też nie. Czekajcie, tutaj. Szkoda gadać. Ej no. Czekajcie, zaraz, chwila. Tutaj ktoś jest? Kurde. Już cholera jasna. Chyba się zaraz wkurzę. Tutaj ktoś jest. O. Zlitujcie się nad niedolą i wspomóżcie datkiem chromego. Chromego? Chrom? Mówią, że w Nowigradzie nie ma nic za darmo. O Jezu. Oho, znowu będzie się dopytywał. Czemu skontaktuj mnie z tym, skontaktuj mnie z tamtym. To okradł mojego brata, noż ja pierdolę. Nie mogę, dobry gościu, co nie? Skontaktuj mnie z tym, skontaktuj mnie z tamtym, kto okradł mojego brata, no siap! Dobre, kurde, te teksty, co powiem wam, zajebaliste, serio. Właśnie, szukam zgniłego gaju. To jest zaułek, na którym mówią zgniły gaj. Właśnie. No, pomożesz mi, czy nie pomożesz mi, żebraku? Tak myślałem, w Nowigradzie jest dużo. To kup se mapę. Dobra, jako mapę. Dużo różnych miejsc, które mają różne nazwy. Jak chcesz poznać, to kup se mapę. Ty chyba pracował w kopalni, żeś taki czarny na buzi, co nie? Muzynie ty. Słyszałem. Zrobię tak, że ja chyba zaraz skończę odcinek i... Jak ty odwiedzają ten zaułek. I zacznę kolej, znaczy nie wiem co zrobić z takim muleniem się niestety. A ja słyszałem, że zrobili cię w chuja.
A teraz odejdź w zdrowiu, ty i twoje wielbłądy. A ja za ci zaraz tak przypierdzielę i się uspokoisz, śmieciu głupi, żeś tu tak do mnie powiedział teraz, że się na ciebie obraziłem. Nie dam ci żadnych, żadnych pieniędzy nie dam ci. Z tych cholery, co za cholery tu są w tym Wiedźminie, serio. Ej, nie pchaj się! Słyszałem. A, proszę mnie nie zaczepiać. No już, już. Myślisz, że nie wiem, co z ciebie zachowuje? Drogi panie, proszę mnie nie zaczepiać. Co? Ty? Co za... Oja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 j
konia w pieruny. Jeju. No co ja zrobię w tej chwili? Nie wiem co ja zrobię, co nie? Tu jest jakieś wejście? Aha, tu jest jakieś wejście tylko, no dobra, okej. Zamknięte? Serio? No dobra. Co ja zrobię w tym wypadku? Nie wiem. Nie wiem co ja zrobię w tym wypadku, nie wiem. Dobra, może jakoś... Czekajcie, tutaj muszę iść jeszcze. Tylko nie wiem dlaczego... Jak tam idą interesy? Tutaj nikogo nie ma. Kurde. Trochę niefajnie. Powiem wam szczerze. Dobra, ile w ogóle mamy tych ludzi tutaj w ogóle jeszcze w tym miejscu? Aha, tu jeszcze mamy. Mamy raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem. Za chwilę się widzimy. Okej, moi drodzy, witam was z powrotem. Tak, moi drodzy, programem. A takim sobie. Mniej się o to, co nie już. Nie będę już mówił, tylko kiedyś. Jakim programem? Nie frapsidłem, nie, ja tak nazywam to, frapsidło. Bo tak jest. Dobrze, moi drodzy. Dobra, jakoś mi się nie podoba to, ale co zrobić? A mniej się o to już, co nie? Mieć, kurczę, lagi lepiej niż, żeby się gra zacięła na, no, takie nerwujące. Dobra. Pogadam z nim jeszcze raz. Ostatnio właśnie z nim gadałem, co nie? Ale od nowa to samo pokażę. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna. Albo ja to pominę jakoś. Geralt? Witaj, Tris. No to już pamiętacie przecież po przed przerwą jeszcze. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Jeszcze, nie wiem co ja to plotę teraz. Nie, czekajcie, dobrze mówię? Przed przerwą? Wiecie co? Pogubiłem się. Pogubiłem się, serio. Ostatnie 4 minuty, o, tak powiem. Co nie? Dobra, co tu pogadamy na temat czego najpierw? Chyba o to weźmiemy pierwszy. Mówisz tak, jakbyś miał do mnie sprawę. Kto wie? W dzisiejszych czasach ktoś, kto nosi dwa miecze i mogłeś posłać po mnie jakiegoś... A mogłem. Ale chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz. Czy jesteś tylko sprawny, czy również sprytny? Widzisz, Wiedźminie, ja mam poważne plany. Dalekosiężne. A może powinieneś zostać miejscem? Żartujesz? Rada miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszane. Coś nowego? Jakieś nowe te? A może ja nie to opcję włączyłem? I jego łowców czarownic. Bo ja to włączyłem chyba wcześniej pierwsze, co nie? Pozorna mnie nie obchodzi. A dobra, posłuchamy sobie czego chcesz właśnie. Wizjoner z ciebie. Kiedyś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne. A żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Fajnie nazwał, zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. No, tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa. Ale ludzie kiedyś zrozumieją, że wieczny ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach.
Mówią na to miejsce zgniły Gaj, ale to Nowigrad jest przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności. Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta, bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa? Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do ciebie przyłączę. Jakie odgłosy z tyłu. Oj, chyba ktoś sobie popił, bo słychać było takie czknięcie. Okej, okay, co mam zrobić? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Mhm, mam i za nią. Dobra, nie ma problemu. Ha. Którędy teraz idziesz, droga Triss? Pani czarodziejka piękna jak zwykle. Żal się rozstawa. Pewnie niedługo tu wrócę. A ty co chcesz od niej? Ty. Ej, ty. Ktoś u nas obserwuje. Albo i nie. Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Ciri? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie. Tak, Ciri. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Dawno nie było lagów, co nie? Pewnie. Ojej. Wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. Dobra. Co teraz? Aha, podążaj za Triss dalej, okej. Okay. Kurde, nie wiem, czy tu się coś zmieni. Bo mam w tej chwili... Powiem wam 20 FPS-ów, nie będę okłamywał. O! Ale tu jest trochę mniej tych, mi się wydaje, lagu przy tym bantikamie. Ale dobra, mniej się o to, co nie... Zabierają ci uchodźcy te merczyki! Dobra, którędy ty idziesz, Triss? Ten tutaj? No okej, tutaj wejdziemy sobie. A kto tam był? Witaj, Smart. Smart. Serio? Smart. O Jezu. Tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj. Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie wierzę, ale łyknęli. Serio, uwierzyli mu? Że to... dobre. Że to kocur był. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Brrr! Aż mi się zimno zrobiło. Jak usłyszałem w lodowatej wodzie. Ja go wyciągnę. Ja to zrobię. Gdzie wyrzuciłeś pakunek? Geralt jak zwykle się zgadza, co nie? Bo to jest człowiek pomocny. I tak miałem się odświeżyć. Chodźmy. Odświeżyć. Stójcie, słyszycie? Przyszli po nas. A to! Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu napuwać pięty. Ale fa... O kurde, ale fajnie zrobili. O proszę, no... Proszę, proszę. Ale fajnie zrobili, co nie? Ty witraż, a tu rozmazane... Rozmazane twarze są. Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Mhm, okej. Uważaj na siebie, Smart. Smart. Dobra, którędy mam iść? Czekajcie, tutaj jest klapa, ale fajnie. Co to by miało być? Co to miało znaczyć? What the fuck? Aj ty, niedobryś, utopcu. Dobra, Triss.
nas tu nie skierował. Nie ma nic ciekawego tutaj. O, zobaczę sobie te dwa miecze. Okej, to ja wziąłem. Nie, nie to. Brzeszczyt to jest jaka broń stalowa. Trochę mi się powiem zapomniało z tymi już brońmi, jakie są. 94, 116. Ja to inaczej wypierdzielę. Inaczej wyrzucę, co nie? Tak za przeproszeniem mówiąc. 21, a ja mam ile? Czekajcie, czekajcie. Tutaj buty są, tak? 27. To lepsze mam. Dobra. Co? Dobra, okej, idziemy dalej. No i co ja mam tu zrobić? Aha, tu jest jakaś ściana, widzę. Tu coś mamy. Ej, jeszcze muszę coś wyrzucić, tylko nie wiem co. 94, 114. To też wyrzucę. Niech to leży sobie ten weleń. A czekajcie, ten topór mogę wziąć już? A nie, nie mogę, bo mam, muszę mieć 14 poziom. Dobrze mówię? Czekajcie, tu jest stalowa też broń. Mhm. Mam dopiero 12. Kurde, powiem wam, że mi się zapomniało już w ogóle wszystkich rzeczy. Okej, dobra, czekajcie, którędy tu wyjść? Tędy chyba trzeba. Nie, tędy też nie? Czekajcie, tu jest jakieś przejście. Właśnie, czekajcie, to muszę użyć chyba... czekajcie, jak... Nie, czekajcie, jak to się używało? Kurde, powiem wam, że mi się zapomniało już. Ardy. Nie? Nie działa? Magiczna pułapka to nie. Nie, 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 nie. Pułapka mi nie jest potrzebna w tej chwili, co nie? Przecież. No dobra, okej, czekajcie, zaraz poszukamy tego czegoś. Tego przejścia. Tylko tu coś mamy jeszcze? Nie mamy nic. Nie, nie chcę tego chyba za bardzo, co nie? Tutaj też nie. Wiedźmińskich... Wiedźmińskie te, aha. Nie, to tylko pochodnie zgasiłem, to nie. Oj, dobra, czekajcie. Mhm. Dobra. No spacja bie... A, dobra, wziąłem już wszystko, okej. Ta drabina idzie do góry, to nie. Czekajcie, zaraz poszukamy tego wejścia. Kurde, jak to można... A. Tu coś mam, ale to też nie. Szczerze mówiąc... Dupa, krótko mówiąc, co nie? O, wilk, unikat. Co to za broń? A ja mam ją. A nie, ja mam nowigradzki, to nie. To ja to wyrzucę też. Nie, nie medytuj, nie medytuj w tej chwili. Nie, 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 nie. Czekajcie. No? No, co? No, no, no. No byś mi pomogła to poszukać. Kurde. Ej, ty. Kurde, jak ja mam tam wejść? Szczerze mówiąc, czekajcie, 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 czekajcie. Tutaj nie ma wejścia. Ajajajajajajajaj. Czekajcie, kurde, jak ja mam tu poszukać tego? Czekajcie, akcji. No to mi nic nie pomaga, powiem szczerze. Czekajcie, właśnie, czekajcie, chwila. Bo w tej chwili mogę chyba użyć tego... Oko Nehaleni. Nie, to nie jest. To nic mi nie daje, powiem wam szczerze. Też nie. Trochę lipa. Ale nie mogę zaatakować tej postaci. Też nie mogę, kurde. Tutaj też nie da się. Nie da się. Nie da się. Kurde, gdzie mam to
pierdyknąć to coś. Tutaj też się nie da. A ja może muszę tu? Nie. Też nie. Też nie. Kurde. Dziwna sprawa, co nie? Kurde, powiem wam, że mam problemy w tej chwili, serio. Brzeszczyt z czego? Nie, ja to mam już. Kurde, powiem wam, że dziwna sprawa z tym czymś jest. Tutaj też się nie da nic zrobić. Dziwne to jest, powiem wam szczerze. Serio. Jak ja mam tam wejść? O, czekajcie, tu mam coś. Ojeju. Szukałem tego, kurde, nie wiadomo ile, a... Takie to było łatwiutkie. Ja nie mogę. Kurde, chwila nieuwagi. W ogóle nie widziałem tego czegoś, powiem wam szczerze. Dobra, gdzie to coś jest? To co zgubił ten smart? Czy jak on mu tam? O, u was to tylko pieniądze, kurde, w grze. Okej, dobra, zobaczymy co tu będzie. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli... Mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Menge cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. O, dobra, okej. Oj. Dobra. O, tam coś mamy, jakieś paczuszki. Tutaj coś mamy, jakieś cztery rzeczy, co nie? Siecące się na pomarańczową. Bardzo dobrze, czekajcie, nurkuj. No nurkuj! Nurkuj! No nurkuj! Ajajaj, co jest? A, C! Serio C? Jezu, ja ślepy jestem. Powiem wam szczerze. Nie, trzymaj to, trzymaj to. Czekajcie, tu coś mamy jeszcze? Ojeju. Coś tu jeszcze jest? O. Jest, mam. Wynóż się, spacja, oczywiście. Jeszcze połowę powietrza mam praktycznie, co nie? Bardzo dobrze. Okej. Fajna misja bardzo też. Tylko kurde, mam troszeczkę przeciążenia niestety. Czekajcie, zobaczymy co my tu dostaliśmy w ogóle. Pewnie jakieś badziewie jak zwykle. Czekajcie, zbroi żadnej nie dostaliśmy. Dobra. Okej. Myślałem, że jakąś zbroję dostałem też. Ajajajajajajaj. Okej. Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Dobra. Okej, chodź. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Pół roku to nie tak znowu. Serio, drabino? Ty umiesz drabino łazić? O proszę. Ale na amnezję, owszem. Odzyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja. Kurde, jakieś takie dziwne kolory, co nie? Musimy się jakieś takie kolorowe? Mi się zrobiło wszystko tutaj w pieruny. Serio. Może... Co ty lubisz?
Witaj, czarodziejko. Lubię deszcz, lubię deszcz. Nie spodziewałem się. Coś takiego śpiewał ten gościu, jeju, ten mieszczanin. Przeszkadza ci to w czymś? Na wieczny ogień nie. Ot niewinne zdziwienie. We dwoje poradzicie sobie dwa razy szybciej. Wyglądacie na najlepszych fachowców. Oczywiście. Możecie zaczynać. Tris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Mhm. W takim razie bierzemy się do roboty. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. Okej, dobra. Co? Rozmieść pułapki. Oj, przepraszam panie. Ja się zajmę jedną pułapką. O Jezu! Szukamy newralgicznych miejsc. Serio, mam rozłożyć pułapki? Kto to wymyślił taką misję? Bawienie się. A jak już porozkładamy te kadzidła. Przypomniało mi się jedna rzecz. Bodajże misja w kanałach w Drakensangu. A bez kadzideł nie możesz tego zrobić. Pamiętam. Musisz szukać szczurzych kup. Szczury, najgorsza rzecz. Jezu. Zimno mi się zrobiło znowuż. Dobra, czekajcie, co mam. A! Tu coś mam zrobić, nie. To się zabije szczury? O proszę. Dobra, czekajcie. Jezu, ile tych szczurów. Nie, to nie. To chyba odpowiednie miejsce. Oczywiście, czy tak. Podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też. Jest stanowczo za tłusty. Za dużo zjadł, dużo je. Dlatego. O, dobra. Widocznie bardzo mu zależy na odszczurzeniu. Okej. Okay. Kolejna pułapka jakaś taka dziwna, takie. Gidzbanek? No dobra, okej, okay, idziemy dalej. Zobaczymy, gdzie muszę jeszcze to ro. O, mam. I chyba wszystko będzie już. Okej. Okay. Powiedz Trish, że zadanie zostało wykonane. Bardzo dobrze. Hehe. Mi się, że powtykałem to w każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęcia. Jezu! Co ty robisz? No? 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 Okej. Okay. Się przestraszyłem tego. Aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami. I zabiłem jednego widać. Dobra. Nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Ogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? O, dobra. Cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i... pogodzoną. O, enter. Znałem kiedyś człowieka, który na wszystko reagował kpiną. Zdrowe podejście. Na pewno dożył późnej starości. Kiedyś musieli mu amputować obie nogi. Ciekawa sprawa. Doskonale rozumiem tego człowieka. Wiem. Tyle, że on oszukiwał samego siebie. Chcesz samotną szukać? Dobra. Każdemu zdarza się udać. Ale oszukiwanie siebie to ucieczka, która prowadzi do niego. Czasami trzeba uciec, żeby zapomnieć. Twój znajomy mógł rozpamiętywać, że nie ma nóg. Ale od samego lamentu nowe by mu nie wyrosły. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Jen? Wszystko w porządku. Nie wiem, co mam jej powiedzieć. Czy wszystko w porządku, czy tak sobie, czy źle u niej jest. A o co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś.
Ale szturo... Szturów... Wyścig szturów. Aleś... Wszystkie się wyniosły się. Bardzo dobrze. O, przyszedł Brandon. Ale szczurów. Ale skurcze byki. Ahaha. Ty. Wiem, kto to jest, Dis. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił. Co? Kiedyś jakąś czarodziejkę. Ty skur... Zostawił nam pułapkę. Od początku coś mi tu śmierdziało. Ty skur... Nie będę kończył już. Nie będę kończył słowa. Wiecie, o co chodzi mi. Proponuję, żebyś nam grzecznie zapłacił i zabrał stąd tych panów, póki jeszcze nie jest za późno. Co za skur... Chyba żartujesz. Nie po to zatrudniłem czarodziejkę, żeby jej teraz płacić. Ja ci zaraz zapłacę. Umasz tu książkę. Oczywiście. Nie mogę jej przyjąć. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurwysyna. A ty zamknij mordę, gościu. No. No. Kurde. Co za... śmiecie. Ignie! Pal się! Dobrze! Co za śmiecie! Ty chcesz... Kurde, skur... czy synu ty? Nie! Nie zabijajcie mnie, panie! Oni mnie zmusili! Jakby im nie powiedział, to by mi spalili domy. Kurde! Chłopcy czarownic nie znają litości! Jakby to nikogo nie było, byś dostał mocny... Zamknij się do tych morderców! Zamknij się. Powinienem cię zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójnie. A dobrze. Dobrze, Geralt. Bardzo dobrze. Dobrze. Macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dobrze. Dziękuję, Geralt. Bardzo dobrze. Podwójna stawka. Musisz uważać właśnie na siebie. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz... Cały czas się zastanawiam, kto mógłby... Fajną ma pelerynkę. Pelerynkę niewidkę. Mogłaby coś takiego zrobić, co nie? Tak jak Harry Potter miał. Ponoć bardzo dobry. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corin jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. A kto to jest? Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jongher. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Dobra, miło... Wędki z nią. Miło było cię spotkać. Miło było cię zobaczyć. I ciebie, Geralt. Spotkamy się jeszcze. Zanim Corin zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał cię znaleźć? Mieszkam na Okrawkach, za targiem rybnym. Będzie mi okrawki. Miło, jeśli do mnie zajrzysz. W takim razie do zobaczenia. No dobra, no koniec lagów już, proszę, na dzisiaj. Odszukaj śniączkę? Śpiączkę? Poziom 13. Bardzo dobrze. Czekajcie, jak to się robiło. Czekajcie, zobaczę sobie statystyki. Obrażenia od ataków miecza. Czekajcie, jak to się robiło? Postać? Dobrze, dobrze. Czekajcie, co by sobie tu zwiększyć? Tam nie wiem, powiem wam szczerze. Powiem wam, że nie wiem sam już, w to dodawać. Kurczę. No czy tu jest może łatwiej, kurczę? Jak tu się mówi? Sobie zwiększać te zdolności, co nie, niż... Dajmy przykład w Dark Soulsach. W Lords of the Fallen. Czy Fallenie? Mniejsza o to. Co nie? Czekajcie, miażdżące ciosy. Czekajcie, tu mamy... Niech będzie do... A czekajcie, co ja to robię?
Czekajcie, pamięć mięśniowa. A, czekajcie, chwila. Oj, mi chodzi tutaj, muszę sobie zwiększyć przecież. A, dopiero teraz mogę, dobra. Precesyjne cięcia, tu będzie miażdżące. O, to się też przyda, powiem wam szczerze. Praca nóg. Zimna krew, to nie wiem, powiem wam szczerze, czy to dobre jest, czy niedobre. Aha, tutaj muszę mieć... wydaj punkty 9. Mam już 11 wydanych, co nie? Czekajcie. Odbijanie strzał. A czekajcie, bo tu mamy różne jeszcze. Ojeju, powiem wam, że kurde. Nie wiadomo, w co tu dawać. Zwiększać, co nie? Bo tu wszystkiego jest bardzo dużo. Co to jest oto? Rytm dobowy. Regeneracja, ta. Mutageny tu mi się nie przydadzą. Kurde, muszę poczytać sobie o tym wszystkim. O tych wszystkich rzeczach, co nie? O tych mutagenach, powiem wam, kurde. Sokole oko. Nie, tego chyba nie, mi się wydaje. Sam nie wiem, ja bym sobie wolał w to dawać, co nie? A, bo tego nie mogę, dobra, okej. Zimna krew, to nie. Niezabijalność, o co tu chodzi w ogóle? A może to mi się przyda? A co tam? Dobra, chyba wszystko. Czekajcie, i teraz sobie tak zrobię. Okej. I... zobaczymy, jak to będzie z tym. Dobra, okej. Chyba wszystko będzie w porządku, mi się wydaje, co nie? Czekajcie, sobie jeszcze zobaczę. I... tyle i tyle mam doświadczenia, dobra, okej. Tyle mam żywotności, bardzo dobrze. Czekajcie, da się coś takiego zrobić, bardzo dobrze. Rzemiosło mam tyle i tyle. Tutaj mamy chyba, a nie, składniki alchemiczne, dobra, okej. Czekajcie, gdzie mam w ogóle iść teraz? Tędy, a właśnie, jeszcze sobie zerknę jedną rzecz. Śladami Ciri to nie sen w wielkim mieście. Aha, to jest zadanie główne. No proszę. Czekajcie, sobie posprawdzam jeszcze, jakie mamy w ogóle doświadczenia. Poboczne, dobrze mówię, poboczne, tak. Tu mamy na 11 po... a nie, to później zrobimy sobie, powiem wam. Kurde, powiem wam, że sam nie wiem, co zacząć i co zrobić. Szybciutko. Bo jedno zadanie na jeden odcinek, co nie? Tak to kurde jest. Za dużo zadań tutaj, powiem wam, jest. To zrobimy kiedy indziej. Tego jest, powiem wam, bardzo dużo, kurde, jeszcze. A nie, bo to są poszukiwania, tak? Aha. Wolałbym sobie porobić te misje, co nie? Ale to powiem wam, trzeba dużo, kurde, odcinków. Bardzo dużo odcinków trzeba. Jak to ja mówiłem kiedyś? Kurde, zapomniałem tego słowa. Kurde, kiedyś mówiłem. Aj, nie pamiętam już, kurde. Trzeba będzie się skupić na tym też. Bo to jest też ważne. Tak mi się wydaje, co nie? Tak, bo tu mamy jakiś... Wiedźmin Szkoła Cechu Gryfa mamy. Ręczone Gryfa, o! Tak powiem. Aha, i tu Szkoły Kota mam. Ale to kiedy indziej sobie zrobimy. W kolejnym odcinku pewnie się tym zajmiemy. Tak myślę. Jak nie będzie... znaczy jak będzie tylko dwa zadania, to może się zajmiemy jakimiś pobocznymi. Zobaczymy, jak to będzie jeszcze, bo tu powiem wam, jeszcze dużo tego jest. A nie, bo to Faroe, to gdzie indziej jest ta też. Ojeju, powiem wam, że... za dużo tego jest, za dużo. Nie wiem, po co ja tyle brałem, ale co zrobić. Co nie? Czekajcie, bo coś tam jeszcze ciekawego znalazłem. Aha, dobra.
Podejdziemy tylko do tego domu i zakończę odcinek. Tylko się zacięło. Oj! Ja tu nie widziałem człowieka nawet. O kurde, serio? Wow! Ty z domu? A nie, z tamtej strony dobrze idę? Z tej strony, a nie z tamtej. co mam przez to wejść? O, aj, dobra, misję zrobimy już w tym odcinku. Znalazłeś jeszcze może. Tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jongher. Z tych de Jongher. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. To tu macie bank? Serio? W tamtych czasach? Nie prosiłem o rekomendację. No proszę. W tamtych latach bank. Wszyscy powinni znać twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corinne. Szukam Corinne Tilly. Dobrze trafiłeś, bo Corinne jest w moim domu. Od kilku dni śni jego historię. Wpuścisz mnie? Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem, więc chyba znasz się na rzeczy. Chodź. Okej, podziękował. Drugi miecz. Odźwięczę się jakoś, może. Dobra, gdzie mam iść? Tutaj, na górę. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewa jej, proszę. Duchy jej się śnią, wow. O, Sara! Gdzie to było? Sara, czekajcie. W jakiejś grze! Kurde! Południca czy północnica? O Jezu! Co to było? What the fuck? Jakie głupie sny! O Jezu! Obudź się, to tylko sen. Obudź się. Nie miotaj o tak. Nie miotaj jej, no. Coś tu się dzieje, nie halo. Coś nie halo. Poddasz. Lalka? W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Koniec gry. Jakoś tak wygląda. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Fajny widok. A co tam? Dobra. Czekajcie, tu strych mamy. To... jak mam wejść? Aha, tędy. Okej. Jezu! Zamknęli to jak nie wiem co. O! Regał zostawia przejście do pokoju obok. I co mam tu zrobić? Czekajcie. I co mam zrobić z tym czymś? Wlazłeś, wlazłeś, ale zejść o trudno, co nie będzie już. Ale ja nie chcę tego spalić. Co? Co to się porobiło? Gra mi się zbugowała. No dobra. Ale fajne! Dobra, co my tu mamy? Szczerze mówiąc, przeszukaj poddasze, okej. Okay. Sok malinowy. Okej. Okay. Tu coś mamy. O! Szmaciana laleczka. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Czekajcie. O, proszę. O, proszę. V. Kartka zawiera nieokreślony, w pośpiechu rysunek kołyski i wygląda na to dzieło dziecka. Dziwne to wszystko. Lalka, włóż lalkę do... co? Się za tą kołyską. Kurde, horror normalnie w tej grze teraz, w tej chwili, co nie jest. O kurde. Odejdź stąd. Oj, nie. Zostaw. Ej, nie chcę krowiego mleka. Ej, ale ja nie chcę. Odłóż to, błagam. Co mam zrobić z tym? Włóż lalkę do łóżeczka. No ale okej, no... Nie rozlewaj jej, proszę.
Dobra, ale jak mam to po pierwsze do łóżeczka? A czekajcie, gdzie to łóżeczko jest w ogóle? What the fuck? Gdzie to coś jest? Czekajcie, czekajcie, bo ja tu pomyliłem się. To nie do te... No dobra, ale... Gdzie jest łóżeczko? Kurde, nie wiem, gdzie jest łóżeczko, powiem wam szczerze. Czekajcie, może to tutaj jest też. Możliwe, że to tutaj jest, ale kto wie. Zaraz zobaczymy. Czekajcie. Dziwna sprawa, co nie? Dziwne, dziwne to wszystko jest. Dziwne. Gdzie jest w ogóle ten... Tutaj? Tu coś mamy jeszcze, ale kurde... Gdzie to może być? Co jest? Ej, ale ty się uspokój tu. Geralt. Ty. Kurde, gdzie to jest? Włóż lalkę do łóżeczka. No ale kurde, pytanie jest takie, gdzie jest lalka? Łóżeczko te. Czy to trzeba kurde... Pokazuje, że tutaj, ale kurde... Które miejsce to... Nie wiem. Szczerze mówiąc. Nie wiem, kurde. Tu są jakieś drzwi. A właśnie. Dobrze znalazłem. Dobrze poszedłem tutaj, co nie? Do tego miejsca. Kolejne arcydzieło. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam. Takie zagadki. No ja tak samo. W takim razie trzeba by znaleźć piec. Piec? Kurde. Piec, dobra. Dobrze, moi drodzy. Tę misję będziemy kontynuować oczywiście w kolejnym odcinku, bo ten odcinek już trwa pewnie troszeczkę, na pewno. I oczywiście się widzimy w kolejnym materiale z tej gry, co nie? To cóż. Trzymajcie się, na razie, cześć!